Cześć wam, przyjechałem na pole obejrzeć jak tu rośnie, no bo trochę czasu już minęło od siwu i trzeba było się tu pofatygować obejrzeć. Więc tak, tu mam pszenica o zimo, hektar, no widać po kukurydze, bo się korzenie kulają. Tu nawet jakieś pierdzielone dziki się pojawiły. Nigdy, przenigdy na tych polach dzików nie było, nie widziałem, a teraz zaczynają ryć. Tu jest jęczmień. Tu teraz na tym polu jest jęczmień ponad hektar. Widzicie, elegancki. No rozkrzewać to się jeszcze nie rozkrzewił, bo to było siotę. No ile? Miesiąc jeszcze nie ma nawet. 3 tygodnie temu to było siotę. Tu niestety woda stoła i wygniło. No będzie dziura. Trudno. Nie poradzi się na to. O, jaki ładny jęczmień. Elegancki. Widać, że niektóre dopiero wychodzą. O, zaś po dzikach miejsce. I tu teraz my weszli na pszenżyto. Widać, że rośnie. Jak tak z daleka patrzymy, to całkiem fajnie, dość widać zielono. Tu posiołek w dawce 200 kg na hektar. Czy nawet 220, ale to nie było czyszczone, tak jak było z kombajna, tak było posiote, zabejcowane i posiote. Zaprawione znaczy się. No tu jest miejsce na owies. Czeka sobie na wiosnę. Będzie obornik wywieziony. No i tu się zbliżam teraz do siewu sprzed 2 tygodni? Nie ma jeszcze 2 tygodnie. No tu jeszcze nic nie ujrzycie. Ale tu już o. Widać. Widać. Jak tak się patrzy przez pole, to widać. Nie wiem, czy to w telefonie to będzie widać. No tego ciężko mi uznać, czy wy to ujrzycie w telefonie. O, widzicie, jakieś racice tu poodbijane. To kurwa musiała być niezła maciora. O. No tego tu nigdy nie było. Z daleka już widać, fajnie, rzędki, pięknie. Pięknie. Już wiem, że dobrze posiote było. Fakt, że ziemia nie jest jakoś luksusowo uprawiona, no ale przy tych warunkach nie ma się czego spodziewać. No i tu jest pole na kierym. Na kierym będzie kukurydza na wiosnę. Także o. Widzicie, jak się przyjrzycie, to widać, że już rośnie. A to było niedawno całkiem siotę. Bardzo ładnie, pozytywnie. No, o, tu zaś od dzika poryte. Tam dalej jest jeszcze bardziej. Widać, przez telefon widza. Ale czy to po tym będzie widać po obróbce filmu, no to już jest ciężko zagadka. Bo niestety, ale ten program, co z niego korzystam do obróbki filmów, to jakość po obróbce jest tragiczna. No. Tu fajnie rośnie. Tu jeszcze buraki od naszej spółdzielni. Jakoś wyjątkowo długo w tym roku. Ale dopiero mamy początek listopada, no to nie masz tak źle. No, tu to wajka, już z daleka widać. A z początku wam powiem, że miałem strach. Bo jak to posiołek, a zaczęło loć, to zaklaskało to na amen. Widzicie zresztą, o. Klep normalnie jak klepisko. Bo ktoś sobie pomyśli, że to było tak idealnie uprawione, a to było tak samo uprawione jak tam. No, że tam tyle deszcza nie nawaliło. O, patrz ta. Jak dziki się tu dały. No, aż tak pomyśleć, co będzie, jak jest tu na wiosnę kukurydza posieja. O, jak przeorane. Tu jak zryte. Masakra. Jak gosta tam na wiosnę kukurydza posieja, a one mi ją wywalą całą, no to będzie ciekawie, nie?
Chyba, że jakieś miny przeciwpiechotne pozakładać. Jak pierdyknie, to zaraz zrobi kiełbasa z dzika. Ja wszyscy straszyli, bo tu jest jęczmień zimowy. Wszyscy straszyli, nie siej, to już jest za późno, nic z tego nie będzie. No rośnie, no, rośnie. Nie widać żadnych chwastów jeszcze. No będę wiedzieć, no mokro jest trochę, no jak tu się wpieprza w takie coś, no to narobię kolejne, to szkoda marasu i mojej roboty, to już lepiej wziąć tradycyjnie na wiosnę, opryskać na chwasty i tyle. No, jak tu się fajnie dziki wdały. Tu to chyba dłuższy czas siedziały. Te miedzy nikt nie ruszał, no to mają cholery używanie. No, elegancko. No. Przepięknie jest. Dobra, jadę na następne pole. No i jestem na następnym kawałku. Tu wam już mogę powiedzieć, pokazać. No nie wiem, czy to będzie w telefonie widać. Ale rośnie fajnie. Tu takie miejsce, co coś więcej się może tu... A, pewnie tu sypałach do siewnika z worka. Tu się przyjrzycie. Z bliska widać lepiej. Obsada jest dość dobro. Tu jest odmiana KWS Ozun. W ilości też około 200 kg na hektar. Bardzo fajnie widać. No wy w telefonie tego może nie ujrzycie. Ale ja wam to specjalnie tak przybliża. Widać, elegancko. Tu się sąsiadowi coś nie doorało do granicy chyba. Mógł troszkę bliżej, no ale no cóż. Jest okej. Okay. Babie lato ładne, nie wiem czy widzicie. Te pańczyny jak fruwają na orce. Ale masno orka, ogromnie w tym roku to jest tak wszystko mokre. Widzicie, tu widać ten jeden pasek od sąsiada bardziej. Bo tu było przejechane dwa razy, bo tu jest doklina. No i tak w jednej trzeciej pola się to zaczyna rozszerzać. O jedna szerokość siewnika, więc przeleciało całą długość i tela. Widzicie, widać to nawet. Może tak w ta strona? Nie, w ta strona całkiem nie widać. Ale tu jest to. Widzicie? Także jest okej, okay, no. To se zaraz wezna, bo jakiś głupi dzik zaś przyjdzie i zacznie tu ryć. Masejczeko, moja taksówka. Bardzo fajnie widać, że wychodzi. O, widzicie? Tak. Jest przyniczka. Tu jakiś chwast się pojawił. Tu dziad jest, o widzicie. No ale tak ogólnie, tu też jakiś chwast się pojawił. No ale nie wyda kombinować, żerować, no. Także lecę na następne pole. Tam się jeszcze też włącza na chwilkę. Słońce świeci, więc nie wiem co z tego będzie widać. Ale wreszcie świeci po takim deszczu. Bo już tego deszczu był serdecznie dość. Tego się już nie, na to się już nie dopatrzeć. Dobra, lecę dalej. No i widzicie, dotarłem na pole ostatnie. Tu było tydzień temu siotę, więc naturalną siłą rzeczy nie ma szans, żeby tu coś było widać. No ale przyjechał obejrzeć, no. Widać, że te ziarnka, o widzicie, to były nie do końca zasypane, to zaczynają kiełkować. No bo to było tak mokro, że nawet ten talerzowy siewnik tego nie dał rady zasypać. Obejrzyjcie jak go chodza, jakie tu ślady zostawią. Masakra. Zresztą to wszystko godą za siebie, to co tu teraz widzicie. Dobra, ja wsiadłem w Maseja. I jeszcze tak przejazdem wam pokażę jak to wygląda. Oczywiście zaś musiało dopadać.
Wysiew był bardzo fajny. Wygląda to elegancko. Ale nie ma szans, żeby już było na wierzchu. Ja tu kiedyś jeszcze przyjada, jak będzie już później i po prostu wam pokażę, jak to będzie wyglądać. No bo sam jestem ciekawy. No to już był fest, późny wysiew, bo to już był koniec października całkiem. Ostatnie dni października i tu już poszła dawka 220 na hektar. Nawet do 230. Tu jeszcze kompletnie nic nie widać, ale ja jestem dobrej myśli. Przy tej dawce musi fajnie wyglądać. Tak do porównania, te pole jest posiote tydzień wcześniej. A to jest pole sąsiada. No i tu już widać fajnie, czyli to jest ten sam traktor, ten sam siewnik to się. Więc w sumie też to tak będzie fajnie wyglądało. I co, trzeba się bardziej rozwodzić. Tak czekać, aż wylezie i obserwować. Także pozdrawiam was. Pamiętajcie, niech wam przyświecą 8 gwiazd. Jak wiecie, o co chodzi. I trzymajcie się, na razie, do następnego.